i musimy ustalić panu wójtowi pensję. Wynagrodzenie pracowników samorządowych są takie progi, które w dzienniku ustaw z 2009 roku stanowisko wójta w gminie powyżej 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, a my taką gminą jesteśmy, wynagrodzenie zasadnicze, kwota w złotych brutto jest, są takie widełki od 4,5 do 6 tysięcy. Do tego dochodzi maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w kwocie do 2100. Na pensję wójta składa się jeszcze dodatek specjalny w wysokości od 20 do 40% oraz dodatek stażowy w zależności od ilości, od stażu pracy, jaką pan wójt do tej pory miał. W każdej chwili możemy pensję wójta zwiększyć, więc bez takiego, dlaczego na samym starcie mamy maksymalne dać, my nie wiemy jeszcze, jak pan wójt będzie pracował. Oby było dobrze. Proszę pani Joanna. Ja mam pytanie. W 2006 roku wójt Rękowski obejmując urząd, od jakiej zaczynał pensji? Nie pamiętam, jeśli jest pani Teresa Bertyga, jeśli można. Przepraszam, powiedziałam, że radni zabierają głos. Proszę pani Teresa. Ja chciałam zapytać szanowną radę, czy zakres obowiązków pana wójta Zaręby będzie mniejszy niż pana wójta Rajkowskiego? Nie sądzę. Z reguły sądzę, że nawet większy. Dlaczego? Dlatego, że podejmuje swoją pracę. Ale jeśli gdzieśkolwiek jest ktoś zatrudniany, nigdy nie dostaje maksymalnej pensji, zawsze startuje od tych najniższych. I to jest prawda, ja też pracuję, większość z radnych pracuje, nigdy nie dostaje górnej granicy widełek. To jest kwestia, to jest do... Proszę o pytanie, z jaką pensją w 2006 roku zaczynał się? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Proszę pani Kasia Odszuka. Przystępujemy do głosowania nad propozycją zgłoszoną pani Jolanty Gotowicz w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Raszyn w kwocie 6 tysięcy, dodatku funkcyjnego w kwocie 2100, dodatku specjalnego w wysokości 40%, dodatek stażowy w wysokości w zależności, to jest tam w zależności od udokumentowania wysługi lat dostarczonego przez pana wójta do urzędu gminy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem ustalonego propozycji wynagrodzenia wójta gminy Raszyn? 4 osoby za, kto jest przeciw? Dziewięć przeciw? Kto jest się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Kto jest za przyjęciem projektu ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Raszyn w kwocie zasadnicze w kwocie 5200 zł, dodatku funkcyjnego w kwocie 1500 zł, dodatku specjalnego w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie
co stanowi kwotę 2100. Kto z Państwa radnym i dodatku stażowego, przepraszam, dodatku stażowego w wysokości, w zależności dostarczonych dokumentów Pana Wójta do Urzędu Gminy na temat stażu pracy, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego wynagrodzenia Pana Wójta w Gminie Raszyn? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Uchwała została przyjęta. W sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Raszyn na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy Raszyn uchwala, co nastąpi, uchwala, co następuje w paragrafie pierwszym. Ustala się wójta gminy Raszyn pana Andrzeja Zalewnie następujące wynagrodzenie. Zasadnicze w kwocie 5200, dodatek funkcyjny w kwocie 1500 zł, dodatek stażowy w wysokości w zależności od 6% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 6% w kwocie 5200, dodatek specjalny w kwocie 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2010 zł. W paragrafie drugim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 14 grudnia 2010 roku. 11 głosami za uchwała została przyjęta, 3 wstrzymujące, 4 przeciw. Przepraszam jeszcze raz, żeby było prawnie, odczytam wynagrodzenie wójta gminy Raszyn. Ustala się dla wójta gminy Raszyn pana Andrzeja Zalewy następujące wynagrodzenie. Zasadnicze w kwocie 5200, dodatek funkcyjny w kwocie 1500 zł, dodatek stażowy w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek specjalny w kwocie 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2100. Teraz był specjalny 5200 to jest 6700. 30% z tego to jest 2010. Proszę nie wprowadzać w błąd. Niech pani przewodnicząca się nie myli, bo wymienia pani zupełnie inny dodatek. Nie, proszę, ja wymieniłam 2010 zł. Ale ja to funkcyjny pani wymieniła. Dodatek specjalny, a dodatek funkcyjny 1500 zł. A pani powiedziała drugi raz dodatek funkcyjny. Nie, to przepraszam. Jest nie zawsze wiem, się słyszy. Proszę się pan zrobić, że złamała w urzędzie, że to ten funkcyjny jest mniejszy, to ani raz. Pani ma przyjść. Przepraszam panu, jako policji nie ma prawa zabierania głosu. Pani prawnik, czy żeby było zgodnie z prawem, czy jeszcze raz mam odczytać uchwałę, żeby było wszystko w porządku? To nie jest kwestia prawna. Jeżeli są jakieś niejasności, to trzeba jeszcze raz odczytać. To jest kwestia po prostu jasnego przekazania informacji. Dobrze. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia, jeszcze raz odczytuję uchwałę, którą przyjęliśmy. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Raszyn na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje. Ustala się dla wójta gminy Raszyn pana Andrzeja Zalewy następujące wynagrodzenie. Punkt pierwszy. Zasadnicze w kwocie 5200 zł. Punkt drugi. Dodatek funkcyjny w kwocie 1500 zł. Dodatek stażowy w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego. Punkt czwarty. Dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2010 zł.
W paragrafie drugim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 14 grudnia 2010 roku.